Psalm 37, część pierwsza. Nie gniewaj się na niegodziwych i nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschnął szybko jak trawa i zwiędnął jak zielona murawa. Można mieć różne powody, aby gniewać się na niegodziwych. Takim powodem może być na przykład krzywda, którą nam wyrządzili. Może to być też krzywda, którą wyrządzili komuś innemu. Są też różne powody, aby im zazdrościć. Może to być bogactwo, które osiągnęli dzięki swojej niegodziwości, albo znaczenie u ludzi, lub też sława. Ale ktoś, kto się na niegodziwych gniewa albo im zazdrości, nie patrzy na nich z Bożej perspektywy. A z punktu widzenia Boga ich powodzenie trwa bardzo krótko, bo potem zostaną ukarani. Podobnie jak trawa w Izraelu jest tylko przez krótki czas zielona, bo potem wysuszają słońce. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Te słowa Dawid pewnie kierował też do samego siebie. Saul, władca jego kraju, uznał go za przestępcę i nakazał ścigać. Jego rodacy pomagali często ścigającym Dawida ludziom Saula. Na pewno myślał o tym, aby opuścić swój kraj, ale odrzucił tę myśl. Zaufał Bogu i chciał być mu wiernym, dlatego zdecydował, aby mieszkać dalej w kraju, w który Bóg mu przeznaczył. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Dawid zachwycał się Bogiem, rozkoszował się Nim i swoim związkiem z Nim. I wierzył, że Bóg spełni wszystkie jego marzenia, da mu to, czego pragnie. Powierzył swoją drogę Bogu, bo spełniał jego wolę, nawet kiedy to oznaczało dla niego ryzyko. I spodziewał się, że Bóg zadba o to, aby wynikło z tego dobro. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Światło, które znajduje się wysoko, wszyscy widzą, podobnie jak słońce w południe. Sprawiedliwość tego, kto ufa Bogu, też w końcu stanie się widoczna. Bóg o to zadba. W końcu wszyscy będą musieli uznać, że ten człowiek ma słuszność. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Do czasu, gdy Bóg doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, nie należy narzekać na swój los i pozwalać, aby nienawiść do złych ludzi nas opanowała. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, to wiedzie do złego. Ta nienawiść, chociaż może się wydawać uzasadniona, doprowadzi do tego, że będziemy też postępowali źle. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożny. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. To Bóg zajmie się bezbożnymi, to On wymierzy im sprawiedliwość, bo oni są przede wszystkim Jego wrogami. We właściwym czasie wytępi ich, a ziemię odda tym, którzy Mu zaufali i którzy chcą Mu służyć. Teraz można odnieść wrażenie, że panowanie złych trwa długo, ale kiedy nastąpi zwycięstwo Boga, to wszyscy Jego słudzy uznają, że trwało to tylko chwilę. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Na razie pobożnym ludziom może się wydawać, że są pozbawieni znaczenia i mają różne powody do niepokoju, ale kiedyś Bóg da całą ziemię w ich władanie i będą się cieszyć wielkim pokojem, takim, którego nic już nie zakłóci. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Ludzie bezbożni nienawidzą pobożnych, ale Bóg śmieje się z ich nienawiści i z ich planów, bo pokrzyżuje je. Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane.
Bóg zainterweniuje, kiedy jego przeciwnicy zwrócą się przeciwko pobożnym. Miecz bezbożnych wbije się w ich własne serca. Ich broń stanie się bezużyteczna. Bóg sprawi, że ich czyny zwrócą się przeciwko nim i doprowadzą ich do upadku.